No, jak bo są tam fajne, będzie bardzo zimno. Chyba ta będzie idealna. Zobacz, tu mam tak bardziej dopasowane i właśnie tak luźno musi być. Wiesz, że ja lubię tak. Chodzę do pracy też tak. Mam ja wiem, Kwiatek, ale masz perfekcyjną figurę, którą musimy zaprezentować. Ale teraz takie modne. Przecież wszystkie modelki szczupłe osoby to chodzą właśnie... O, bo one zakrywają kości anorektyczki. Ale podoba mi się bardzo, jest super. Myślę, że wykonałem swoją robotę w 100%. No dobrze, czekam na reakcję Dorotki. Jestem załamana. Ja też. Uwaga. No. 3, 2, 1, bang! No, skażeś fatalną, dobra. No, nie, myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy... Spodnie rozumiem, super, spodnie to jestem w szoku, ale to ty w spodniach jesteś dobry, bo sobie super dobierasz. No to mówiłam, że to jest jakiś naszyjnik. Tak mi widzę, trzeba przełamywać trend. No, dobre. Nie, ale bluzkę na przykład zobacz. Nie, co mam do tego założyć, stanik? Właśnie bez, moim zdaniem. Brzuch widać. Nie, to dziwne. Trybek pół na pół ci wyszło. Ja tak cię widzę, moja droga. Bardzo chcę pomóc Dorocie. Chcę, żeby wyglądała pięknie, świeżo i atrakcyjnie na tej jakże ważnej dla niej imprezie rodzinnej. Pędzę do niej. Moim zdaniem czarny jest dla osób oversized. Witajcie, kochani. Cześć, cześć, Kasia. Cześć, Dorota. Cześć. Cześć, Przemek. Cześć, Przemek. Zapraszam cię tutaj do boku swojej ukochanej. No i jak? Wyglądamy. No właśnie, coś jest tak nijak. Mi to się nie podoba, że mój mąż jest za bardzo niski do mnie, więc tak śmiesznie wyglądamy. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Również. Ja nie, ja to muszę mieć na płasko, bo ja się tak czuję, że to zaraz nim upadnę. Może masz po prostu, to nie do końca są dobrane, dobre szpilki.